Cześć, witajcie na kanale Pociągi. Dzisiaj przetestujemy sobie kolejny pociąg dużej prędkości. Będzie to pociąg ICE niemieckiego Deutsche Bahn, czyli najlepsza klasa spośród dostępnych pociągów w Niemczech. A przetestujemy sobie ponadto pierwszą klasę, czyli zobaczymy sobie, jak wygląda taka pierwsza klasa właśnie w Deutsche Bahn. Zapraszam. Historia kolei dużych prędkości w Niemczech sięga września 1982 roku, kiedy to Deutsche Bundesbahn podpisała kontrakt na produkcję doświadczalnego składu dużych prędkości. Pociąg ten zaprezentowano 3 lata później, a dokładnie 31 lipca 1985 roku. Prezentowaną jednostką był ICE V. W październiku tego samego roku pobito także światowy rekord prędkości, który wynosił wówczas 317 km na godzinę. 3 lata później pociąg pojechał jeszcze szybciej. 1 maja 1988 roku ICE V zarejestrował prędkość aż 407 km na godzinę. Doświadczenie zdobyte podczas długich testów zostało wykorzystane przy produkcji i już w tym samym roku niemieckie koleje podpisały umowę na dostawę 82 wagonów silnikowych. Regularne połączenia ekspresowe uruchomiono niedługo po tym wydarzeniu, 2 czerwca 1991 roku. Znajdujemy się we Frankfurcie, czyli a Frankfurt Hauptbahnhof to jest dworzec czołowy. Zatem pociąg zwrócony, czoło pociągu zwrócone jest w tamtą stronę. Pierwsza klasa znajduje się w pierwszym wagonie, zatem zapraszam Was na sam początek pociągu. Co ciekawe, pociągi ICE są długie, na nawet ponad 200 metrów, dlatego taka podróż z końca na początek pociągu zajmuje trochę czasu. Jak widzicie, jesteśmy już na samym przodzie, jest to wagon 29, pierwsza klasa, zapraszam Was do środka. Sam zakup biletów jest bardzo prosty i podobnie jak w TGV można wybrać miejsce na mapce pociągu. Co ciekawe, bilet można sobie skasować samemu, dzięki czemu konduktor przechodząc obok naszego miejsca wie, że nie jedziemy bez biletu. Fotele w pierwszej klasie Deutsche Bahn ułożone są w systemie 1-2, dzięki czemu jest więcej miejsca na korytarzu. Ok, to zobaczmy sobie, jak wygląda miejsce w takiej pierwszej klasie. Fotel jest bardzo wygodny, skórzany, miękki. I teraz tak, żeby go rozsunąć, nie możemy już jak w TGV. Elektrycznie, tylko trzeba ręcznie pociągnąć za walkę, tutaj się rozsuwa podnóżek oraz tak samo kładzie się oparcie. Mamy tutaj bardzo wygodną poduszkę, która jest na takich linkach zaczepiona, dzięki czemu możemy sobie ją odpowiednio ustawić. Oprócz tego mamy lampkę, która podobnie jak w naszych Pendolino jest na dotyk. Też bardzo fajna opcja. Zaraz obok jest gniazdko, gdzie możemy sobie podłączyć telefon. Oprócz tego mamy podnóżek, który jest rozkładany, możemy sobie go złożyć. Tutaj jest śmietniczek bardzo malutki. Jest tak samo gazeta. Karta menu oraz stoliczek, dosyć mały, ale myślę, że wystarczający. Pokażę Wam jeszcze miejsca, jak wyglądają takie podwójne. Moim zdaniem są trochę lepsze. Zobaczcie, mamy tutaj nawet wejścia USB. Dodatkowo mamy dwie ładowarki, nie jedną jak w drugiej klasie. Oraz posiadają też cup holdery, gdzie można postawić sobie picie zagubione przed lub w wagonie restauracyjnym. Dodatkowo mamy tutaj też taką siateczkę, wieszaczek na jakieś ubranie, stolik, jest podnóżek, tutaj mamy malutki śmietniczek oraz wieszaki w tym miejscu oraz takie wysuwane tutaj. W pierwszej klasie Deutsche Bahn znajdują się także 5-osobowe przedziały. Nasz dzisiejszy pociąg jedzie z Frankfurtu do Berlina. Trasę tą pokonuje w ciągu niecałych 4 godzin, a po drodze zatrzymuje się na 4 stacjach. W Erfurcie, w
Halle? Berlin, Südkreuz. Aż w końcu dojeżdżamy na główny dworzec w Berlinie. Za mną widzicie wagon klasy pierwszej i co ciekawe, możemy sobie wziąć tutaj jedną z codziennych gazet, żeby sobie poczytać. I nad głowami mamy dużo więcej miejsca niż w przypadku TGV. Możemy tam wsadzić normalną walizkę. Dodatkowo możemy też walizkę położyć tutaj w specjalnym, dedykowanym do tego miejscu. Całą drogę z Frankfurtu do Halle nasz pociąg jechał z prędkością około 160-140 km na godzinę. Natomiast teraz przyspieszył już do 250 km na godzinę i zobaczymy, do jakiej prędkości przyspieszy dzisiaj maksymalnie. Podczas podróży w wagonie pierwszej klasy w Deutsche Bahn kelner zbiera zamówienia. Natomiast jeżeli chcemy, można też zjeść bezpośrednio w wagonie restauracyjnym, który znajduje się zaraz obok. Danie możemy wybrać sobie z karty menu, która dołączana jest do każdego miejsca. Przeszliśmy kawałek pociągu i teraz zobaczymy, jak wygląda wagon restauracyjny w Deutsche Bahn. Jak widzimy, też mamy bardzo ładnie napisane, w którą stronę jaki jest wagon oraz w którą stronę jest wagon restauracyjny. Dodatkowo te informacje są napisane alfabetem Braille'a. I co ciekawe, mamy tutaj też taką fajną, klasyczną mapę Niemiec. Dodatkowo przejścia między wagonami są bardzo obszerne, natomiast ściany pokryte są drewnianą sklejką, dzięki czemu spacerując po pociągu widać solidną, niemiecką jakość wykończenia. Dodatkowym atutem pociągów ICE jest fakt, że drzwi otwierają się automatycznie, jak do nich podejdziemy. W polskich pociągach konieczne jest użycie przycisku, co z dużą ilością bagaży w ręce może być nieco kłopotliwe. A tak wygląda toaleta w niemieckich pociągach ICE. Zobaczmy, jak wyglądają zatem fotele w drugiej klasie takiego pociągu. I powiem szczerze, nie różnią się one zbytnio od foteli pierwszej klasy, tylko tym, że nie są skórzane, tylko welurowe. Rozsuwają się dokładnie tak samo. Podobnie jak w pierwszej klasie mamy tutaj poduszeczkę. Stolik też wygląda niemal tak samo. Nie mamy podnóżka. Co ważne, także mamy tutaj siatkę oraz miejsce do ładowanie telefonu, jedno na dwa fotele. Jak widzicie na naszym ekranie, mamy też pokazane, na jakim nawet peronie zatrzymuje się nasz pociąg oraz do jakich pociągów możemy się przesiąść z naszego pociągu. W tym przypadku jest to Berlin Südkreuz. W ramach poczęstunku pasażerowie dostają kawałek czekoladki, co jest takim przyjemnym podziękowaniem za wspólną podróż. Za nami podróż pierwszą klasą Deutsche Bahn, natomiast jeżeli chcecie zobaczyć i porównać, jak wygląda pierwsza klasa w PKP, to odsyłam Was do filmu, który pojawia się w rogu ekranu.
No i jesteśmy właśnie w Berlinie, dojechaliśmy na jeden z największych dworców w Europie. Było naprawdę fajnie. A jeżeli chcecie zobaczyć inne takie testy, to zapraszam Was na kanał, gdzie znajduje się test innej kolei dużych prędkości TGV. A na dzisiaj to już tyle. Dzięki. Cześć.